Ej, słuchaj, ale już ktoś wziął tego gina, więc ja nie wiem, czy pikniesz tego gina. Chyba nie ma takiej opcji. Znowu wyszli, już drugi raz. Dobra, od nowa. Nie wiem, czy stanę na ginie, skurzył. Dobra, weź sobie tego gina. Dziękuję za litość, dziękuję bardzo. Nie chodzi o litość, po prostu chcę ci pokazać, że w drużynie chodzi o wartości drużynowe, tutaj nie chodzi o ego, a odnoszę wrażenie, że uniosłaś się tym ego. Powiedziałaś, że ty grasz tym ginem, że masz platynę, wyperswadowałaś, że tutaj niektórzy są gorsi od ciebie i to bardzo ale źle wpływa. Wydaje mi się, że nie powinnaś unosić się tym ego, bo nie oszukujmy się, będąc platyną, nadal, no rozbym cię na aramie jeden na jeden, no, więc ja nie wiem, po co ty skaczesz? Są lepsi, są gorsi. Pamiętaj, na każdego cwaniaka, na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak. Pamiętaj o tym, to jest słynne polskie powiedzenie. Czyli tak nie kozacz już, że ty jesteś taka dobra w ligę. War tutaj musi być. Ale Karolina, nie możemy się kłócić, okej? Okay? Nie możemy, nie możemy. Ale się nie kłócę, dyskusja, daj się jakiś argument. Dyskusja! Dyskusja! Zaczyna się gierka i ty nie gadam z tobą! To zajebana dyskusja! Jak nie gadasz ze mną no, podczas gierki? To jest dyskusja? Nie gadam podczas gierki! Tak nie może być, że odpalamy meczek, a ja jestem taki spięty, że na przycisku nie mogę kliknąć, bo jest taka